Mamy 16 września roku 2018. Jest godzina gdzieś 8:30. Jestem na złomowisku, żeby pochwycić Jacka i przenieść go do stolarni, do placka, żeby był razem przez tydzień, a później do czasu adopcji przeniesienie do bocianówki i tam będą oczekiwały na adopcję. No, widzę, że jedzenie znikło w nocy. Poproszę. Karmy zostało trochę tej suchej. Mleka praktycznie nic. No to mięso już jest niedobre, się zepsuło. Więc to teraz schowałem, a tutaj postawiłem pułapkę, samochłapkę, którą skonstruowałem. Jest taki szyberek i tu jest zawleczka. O, przyciągnięty jest sznureczek tutaj i na końcu jest mięso. O, jak pociągnie, to tu się ledwie trzyma, tam spadnie i go złapie. Miejmy nadzieję, że to zadziała. A on tam gdzieś siedzi w złomie cicho. Nie ma placka, który był bardziej taki żywy i mniej bojący. On za nim chodził. Teraz jego nie ma, wystraszył się, że został sam i się boi własnego cienia. Siedzi gdzieś tam. I zobaczymy, czy się złapie. A jeżeli to nie Jacek wyjadał, tylko ktoś inny, no to zobaczymy, kto się złapie. I teraz będzie pytanie, co się stało z Jackiem. To tak wygląda. Tak to wygląda. Zobaczyć, która jest godzina. Komórkę włączę. Muszę kod wpisać. 9:06 jest. 9:06. No to czekamy. To znaczy, ja nie będę czekał tutaj. Ja pójdę. Będę tutaj co jakiś czas zaglądał i sprawdzał, czy się złapał, czy się nie złapał.